Zapewne parę osób z Was się zastanawia, jak to generalnie u mnie się zaczęło, że zacząłem uprawiać freediving. Ale żeby było ciekawiej, pojawi się za chwilę dwóch pitrasów za 3, 2, 1. Tak więc ja będę Wam opowiadał, jak to generalnie się zaczęło, a ja będę Wam opowiadał o tym, jak to generalnie u mnie się rozwijało. I nie tylko. Ale następnym razem się nie wtrącę. No dobrze, postaram się. Tak więc samym nurkowaniem zacząłem się interesować tak naprawdę, gdy już miałem 5 lat. I w tym miejscu marzyłeś, żeby zostać właśnie nurkiem sprzętowym. Dokładnie tak, jednak dopiero w 2010 roku znalazłem dość ciekawy film. Pewnie miałeś na myśli ten film. I wtedy właśnie zacząłeś wyszukiwać więcej informacji na temat tego właśnie sportu? Nie, właśnie dopiero to nastąpiło w roku 2012, czyli to około jakieś 2 lata później. Wtedy dopiero zacząłem wyczytywać różne informacje na temat tego sportu właśnie. Dowiedziałem się właśnie mniej więcej jak się przygotować do różnych, po prostu do nurkowania, jak oddychać, jak trenować. Oczywiście też były, przeczytałem różne, jakie mogą być te zagrożenia, które i tak później do jakiegoś czasu ignorowałeś. I w tym miejscu czas zacząć opowiadać, jak wyglądała generalnie taka moja praktyka mała. Czyli generalnie, jak to wyglądało to wszystko na basenie. Zaraz, jak ty idę po herbatę, bo nudny jesteś niestety. Dobra, zanim ten cel wróci, zdążymy dokończyć raczej. Tak więc, jak to generalnie wyglądało? Szczerze powiedziawszy, zaczęło to się tak trochę śmiesznie, ponieważ praktyka moja, jeśli chodzi o basen, zaczęła się w tym momencie, gdy kupiłem sobie nową kamerę, wodoodporną oczywiście. Z zamiarem takim, że po prostu będę rejestrować swoje poczynania i je publikować w internecie. Bo mimo wszystko, że jednak w internecie można znaleźć bardzo dużo śmiesznych i dziwnych rzeczy, no to w sumie powiedziałem sobie, no czemu nie w sumie. I taka moja praktyka na basenie trwała od stycznia, no w styczniu mniej więcej właśnie zacząłem chodzić na basen, do jakoś tak do maja. Wtedy i od maja był taki dosyć dłuższy zastój. Mimo że już miałem dosyć, powiedzmy, że jakiś tam miałem powiedzmy poziom, w jakimś tam stopniu zaawansowania byłem, to jednak od maju wszystko stanęło, po prostu straciłem motywację do tego i tyle. Motywację uzyskałem na zabójczy jeden raz w grudniu, kiedy kupiłem sobie kolejną kamerę, którą mam w sumie do dzisiaj. Jest to SJ4000. I wtedy poszedłem na basen, który skończył się dosyć nieszczęśliwie, ponieważ parę dni później dostałem niestety zapalenia płuc. No i jakby nie patrzeć, skończyło się po prostu. No, więc dopiero potem w marcu poszedłem znowu na basen, ponieważ wtedy sobie kupiłem nowe płetwy, które też mam w sumie do dzisiaj, to są te Maresy. No i potem co? Potem już wszystko się zaczęło wtedy, gdy poznałem Adbustera. To tak na serio? Tak serio, niestety taka jest prawda. Adbuster, powiedzmy, że mnie troszeczkę zmotywowało do tego, żeby dalej nurkować, żeby dalej tworzyć te filmy i tak dalej. To mnie też w sumie zdziwił sam fakt, że ludzi to bardzo zainteresowało i chcą po prostu dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego sportu, no i tyle. Dalej tak naprawdę możecie wszystko już oglądać tak naprawdę na moim, twoim, naszym kanale, ponieważ tak naprawdę wszystkie nagrania były rejestrowane i publikowane są w tym momencie. Tak więc mamy nadzieję, że mamy oboje nadzieję, że taka forma filmu Wam się spodobała. Uwierzcie mi, że naprawdę była masa pracy przy tym, żeby taki coś w ogóle stworzyć. Mam nadzieję, że w ogóle mi to wyszło. Tam mi, czy nam wyszło to. I tyle. I jak i również mamy nadzieję, że taka forma, jak i również oczywiście zaskoczyła. Tak więc dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie o freedivingu. Cześć!